Okay, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celeb Poland i dzisiaj mamy kolejny temat na podcast, a mianowicie ostatnie rozstanie Szona i Kamili po dwóch latach. Jak wiecie, większość fanów jest w szoku, bo początkowo dostawaliśmy plotki na temat ciąży, potem pojawiały się plotki na temat zaręczyn, gdzie nawet sama Kamila w wywiadzie wypowiadała się na ten temat i przez ostatnie dwa miesiące pojawiali się ze sobą właściwie wszędzie i dostawaliśmy masę zdjęć, gdzie nie wiem, całowali się, byli zadowoleni razem i tak dalej, więc właściwie nic nie wskazywało na zerwanie. Wręcz przeciwnie, wszyscy obstawiali, że to już po prostu ten moment, kiedy wezmą ślub. Dodam wam tylko, że w tym podcaście przedstawiam wam pewne informacje i chciałabym, żebyście. Podeszli do tego trochę tak na chłodno i neutralnie. Wiecie, żebyście na chwilę odsunęli na bok swoje poglądy, przemyśleli to wszystko, co wam powiem teraz i jakie informacje wam przedstawię, i dopiero potem doszli do pewnych wniosków i dali mi znać w komentarzach, co myślicie. Ja nikomu nie próbuję nic wmówić. Wiadomo, każdy ma swoje zdanie. Ale ja tak jak wam mówiłam od samego początku wiedziałam wiem po prostu, że jest to ustawka, ustawiony związek, wiem, że skończył się dlatego, że skończył się im czyli kontrakt. I w sumie wszystko na to wskazuje, ale wiem, że możecie mieć inne zdanie, bo od samego początku jeśli nie znacie się dokładniej na tym, jak działa ten przemysł i na całej promocji, to faktycznie możecie widzieć dwójkę znajomych, którzy wydali ze sobą pierwszą współpracę i już wtedy mieli do siebie trochę takie maślane oczy, ale potem się rozeszli w swoje kierunki, chociaż dalej się przyjaźnili. I nagle wrócili do nowej współpracy, która była taka wiecie, bardzo romantyczna. Teledysk też w sumie był taki. wyglądał, jakby byli parą. I nagle możecie sobie pomyśleć, że zakochali się na planie, to teraz są razem. Może faktycznie z drugiej strony to tak wygląda, ale weźcie też pod uwagę czynniki, które ja Wam teraz podam. Ale zacznijmy najpierw od oświadczenia, które wydała ta dwójka. Na, swoim, na swoich Instagramach. Zdecydowaliśmy się zakończyć nasz romantyczny związek, jednak nasza miłość do drugiego człowieka jest silniejsza niż kiedykolwiek. Rozpoczęliśmy nasz związek jako najlepsi przyjaciele i nadal nimi będziemy. Bardzo doceniamy Wasze wsparcie od samego początku. I teraz postaram się Wam podać powody, dla których uważam, że jest to ustawiony związek pod promocję. Warto wspomnieć, że sam początek ich relacji był bardzo podejrzany, bo w maju 2019 roku Kamila była we Włoszech z Mafią, czyli swoim byłym chłopakiem, i ostatni raz byli zauważeni razem szczęśliwi w maju. Kamila dodała nawet w wywiadzie w tym samym miesiącu, że on sprawia, że jest naprawdę szczęśliwa, i tak dalej. Natomiast 20 czerwca Czyli właściwie niecały miesiąc później, Sean i Kamila wydali Seniorite, również w 2019 roku, gdzie promocja i wszystko zaczęło się dużo wcześniej i trwała mniej więcej jakieś pół roku. Sam Sean i Kamila mówili, że tworzenie tej piosenki, że ta piosenka była tworzona już dużo wcześniej, tylko sama promocja, zaplanowanie tego i wydanie trochę trwało. Czyli właściwie. I cały miesiąc dążyła zerwać ze swoim byłym chłopakiem, wypuścić współpracę z Seanem i zacząć z nim wspólną relację. Gdzie właściwie 26 czerwca, 6 dni po wydaniu Seniority, już pojawiły się plotki o związku Shona i Kamili. No nie wiem jak wam się może wydawać, ale dla mnie to trochę za szybko i wygląda to trochę tak jakby było zaplanowane. Zerwała z mafią, bo nie mogła mieć chłopaka, skoro ma zaplanowany PR i nagle, zaraz po wydaniu seniority, wychodzą plotki o ich związku, po to, żeby podbić promocję. Sam James Arthur, który, jak się możecie domyślać, raczej zna się na przemyśle, napisał dwie adnotacje na Twitterze na temat całej tej relacji Shona i Kamili. I cytuję... Te wszystkie ruchy PR-owe w popowej muzyce są mega cringe'owe. Mam tego dość i już się tego naoglądałem. I do tego druga informacja. Ich kolap jest super i ma sens. Nagrajmy razem kolap, nakręćmy fanów na związek i zbierajmy promo. Miejcie trochę godności. Wiecie, jak osoba, która siedzi w przemyśle i wie dokładnie, jak to wygląda, mówi takie rzeczy i wprost demaskuje tę ustawkę. To coś może być na rzeczy. Potem chyba najbardziej podejrzana rzecz, która totalnie zdemaskowała tę ustawkę, to był wyciek artykułu. Jak wiecie lub też nie, pr związki mają wszystko zaplanowane od początku do końca z dużym wyprzedzeniem. I nawet kiedy planują jakikolwiek występ, gdzie będą, nie wiem, razem się przytulać, całować, promować coś, albo, nie wiem, wyjdą na Medgali i zrobią, tak, jakby premierę swojego związku, można powiedzieć, to wszystkie te artykuły są od samego początku zaplanowane z wyprzedzeniem, zazwyczaj tygodniowym, czasami nawet miesięcznym, tylko po to, żeby strony plotkarskie od razu, dosłownie, od razu, kilka minut po występie, mogły wrzucić to do mediów społecznościowych, do internetu, po to, żeby promować ten występ i żeby wzbudzać kolejne plotki, ciekawość fanów i tak Artykuł został dodany 20 sierpnia 2019 roku i było tam napisane, że Sean i Kamila dali seksowny występ na VMAs 2019 i że byli, wyglądali jakby bardzo się kochali, patrzyli na siebie romantycznie i tak i tak dalej. I uwaga, to było dodane 20 sierpnia i wrzucone na stronę. Tylko problem w tym, że autentyczne VMA 2019 odbyło się 26 sierpnia, czyli dosłownie 6 dni później. Więc jak mogliby przewidzieć. Co będzie działo się na scenie? Jak właściwie nie mieli zielonego pojęcia, co tam się stanie. I w ogóle nawet nie było jeszcze tej gali, więc. No, możecie sami wpaść na to, że coś tu jest nie tak. Po prostu Tim PR owy Shona i Kamili, odezwał się do nich, wysłał im właściwie gotowy artykuł, który oni sobie ewentualnie poprawili. I mieli dodać to, jako, wiecie, taką wersję roboczą i wrzucić w dzień VMAs, ale no, wyszło jak wyszło, omsknął im się przycisk i poszło wcześniej. Kolejną podejrzaną rzeczą była ta ucieczka do sklepu przed paparazzi. Nie wiem, czy pamiętacie ten filmik, ale kiedy Sean i Kamila stali razem na ulicy, to podeszli do nich paparazzi. No i Sean i Kamila ruszyli. Taką ucieczkę. Stwierdzili, że wejdą do pierwszego lepszego sklepu, żeby ukryć się przed nimi i żeby nie zrobili im zdjęć. Tylko problem w tym, że pierwszy sklep, do którego podbiegła Kamila, akurat był na jej nieszczęście otwarty, i na filmiku widać, że drzwi się otwierają, więc mogli od razu tam wejść, ale postanowili, że to trochę za szybko i że paparacy nie zdążą zrobić za dużo ujęć, więc pobiegli do następnego sklepu. Wiecie, to jest trochę podejrzane, trochę. Następnie była pożyczona kurtka, która zniknęła. E, pojawiły się jakieś zdjęcia Szona i Kamili z jakiegoś romantycznego spaceru, gdzie było dosyć zimno, i było widać, że i Sean ma swoją kurtkę, i Kamila ma swoją kurtkę, po czym na kolejnych dwóch, trzech zdjęciach nagle ta kurtka Kamili zniknęła, rozpłynęła się w powietrzu, i dostajemy kolejne zdjęcia, na których Sean nagle daje jej swoją kurtkę, żeby biedna nie zmarzła. Myślcie o tym, co chcecie, ale wiecie. Kolejny jest filmik, gdzie Sean i Kamila przechodzą obok preparacji. wiecie, trzymają się za rękę, uśmiechają się do siebie, rozmawiają ze sobą, po czym akurat jak odeszli i kamera już nie zdążyła ich wyłapać, to Sean puścił jej rękę, wybiegł właściwie do przodu bez słowa i zostawił ją z tyłu. Pojawiła się też mega wyraźna fotka Camili z widowni, gdzie Sean miał swój koncert, śpiewał dla niej piosenkę i dziwnym trafem dostaliśmy bardzo wyraźne zdjęcie Camili na widowni. Nie wiem, podobno było zrobione przez fana, ale było strasznie wyraźne, z strasznie dobrej jakości, z bardzo bliska, a zazwyczaj kiedy widzimy jakieś zdjęcia, nie wiem, rodziny czy jakiś. Dziewczyny, chłopaka, artysty na widowni, to są to zdjęcia bardzo marnej jakości, niezbyt ustawione. Widać, że czasami nawet ciężko wyhaczyć, kto to tak naprawdę jest z tego zdjęcia. I są to zazwyczaj robione zdjęcia przez fanów, gdzieś tam z ukrycia. Nie wyglądają najlepiej. I chyba drugi z największych dowodów na to, że jest to ustawiony związek, zaraz po artykule i w tym wycieku. Jest chyba ich wspólne zdjęcie, które zostało zrobione kiedy wychodzili z budynku code.PR, PR, które jak sama nazwa mówi, zajmuje się PR-em i w dosłownej reklamie tej firmy mamy wpisane publiczne związki. Zaplanuj swoją historię i spraw, żeby stało się o niej głośno. Jak wy po tym zdjęciu dalej wierzycie w ich Prawdziwą miłość, to ja nie mam pytań. Naprawdę, nie mam pytań. Ja nie wiem, jak można dostać tak gotowy dowód na to, że to ustawka, i dalej w to nie wierzyć i wypierać to. Nie wiem, jeśli nie widzieliście tego zdjęcia, możecie do mnie napisać na Twitterze, ja wam chętnie wszystko podeślę. Bo mam. I jeszcze warto wspomnieć też o. Samej PR-owej zagrywce samego rozstania i zakończenia kontraktu. Przypominam wam, że dodali oświadczenie o zerwaniu właściwie od razu w ten sam dzień, kiedy zerwali, i wcześniej przed tym nie pojawiły się żadne plotki na temat tego, że gdzieś zerwanie wisi w powietrzu, nie mówiąc już o tym, które się pojawiły kilka miesięcy temu, bo to było po prostu sprawdzenie wody, czyli tego, jak fani zareagują na rozstanie. Ale fakt, faktem, plotki przed oświadczeniem nie pojawiły się żadne. Dostaliśmy tylko znikąd oświadczenie, że zerwali właściwie od razu. I to jest dosyć podejrzane, bo z doświadczenia wiem, że PR-owe zwią PR związki bardzo często wrzucają takie oświadczenia od razu, w ten sam dzień, kiedy jest zerwanie. A zupełnie inaczej działa to w prawdziwych związkach, i mogę wam teraz podać przykład Zeina i Didi, którzy dodali oświadczenie 13 jakiegoś tam miesiąca, już nawet dokładnie nie pamiętam, że y, rozstali się ze sobą, ale jakby wiecie, w dobrych warunkach i tak dalej. I y, problem jest taki, że wcześniej nie pojawiły się żadne plotki na temat tego rozstania i. Kolejny raz wyszło to znikąd, a jak wiecie, Zayn i Didi zaczynali również od ustawionego związku, o czym wam mówiłam. A żeby było jeszcze śmieszniej, to powiedzmy, że przewidziałam dokładną datę tego rozstania, bo wpisałam wam na blogu, że coś tego dnia się stanie i tada, mamy rozstanie Zayn i Didi, co jest raczej, do, raczej dowodem na to, że po prostu ich kontrakt dobiegł wtedy końca. I tak właśnie działają pr związki. Nie ma plotek, oświadczenie o rozstaniu, a potem nakręcenie tego rozstania, czyli wiecie, w przypadku Shona i Kamili będą to pewnie teraz jakieś smutne występy, gdzie płaczą, wywiady, gdzie o sobie wspominają, jak im przykro i tak dalej. Ale jeśli chodzi o prawdziwe związki, czyli nie wiem, Kim i Kanie albo Miley i Liam, to wygląda to tak, że oni nie dodają żadnych ogłoszeń na temat rozstania, bo jest to prawdziwe, trudne rozstanie, które, które ciężko pewnie przechodzą i chcą to jakoś przeboleć w spokoju. Więc nie dodają żadnych ogłoszeń, nie, nie mówią tego od razu, tylko dopiero po jakimś czasie, i na początku pojawiają się plotki, które są w mediach. Potem jest cisza ze strony celebrytów, i dopiero jakiś czas później, kiedy już to przewolają, wstawiają jakieś ogłoszenie, że faktycznie rozstali się albo mają zamiar się rozstać, albo że rozwód jest wisi w powietrzu. Także widzicie różnicę między tym, jak działają te PR-owe związki, a te prawdziwe związki. Oprócz tego warto dodać, że całe to rozstanie wygląda na mega dobrze zaplanowane i wyskryptowane, serio aż podziwiam, strasznie jarają się takim marketingiem i promowaniem jakichś osób w mediach i to, jak zrobił to team PR-owy akurat w tym przypadku, bo, pomijając fakt, że wcześniej kilka razy nawalili, to akurat w tym przypadku spisali się genialnie. Najpierw przez pierwsze dwa miesiące wysyłali Szona i Kamilę razem na wszystkie eventy. Załatwiali im wspólne występy. Pojawili się razem na Medgali, gdzie na Medgali zazwyczaj debiutują związki i jest to takie potwierdzenie ich relacji. Pojawili się też razem na premierze filmu Kamili. Wrzucali masę zdjęć do, na swoje Instagramy. Oprócz tego często widzieliśmy ich na ulicach, gdzie paparazzi robili im zdjęcia. Także przez 2-3 miesiące było tego naprawdę sporo. To wyglądało trochę tak, jakby chcieli wykorzystać ten ostatni moment kontraktu i pokazać się po prostu wszędzie, żeby zdobyć jeszcze trochę promocji. Na, sam za, na samo zakończenie. Warto też dodać, że na dwa tygodnie, chyba nawet nie całe, przed ogłoszeniem rozstania, wrzucili sobie razem fotki halloweenowe, na których Halloween spędzali razem i na tych zdjęciach wyglądali na bardzo szczęśliwych i zadowolonych, tak jakby ich związek kwitł, w ogóle, tak samo jak zdjęcia z plaży, które również się wcześniej pojawiały. I tak naprawdę to nic nie wskazywało na rozstanie, więc co się musiało stać, że niecałe dwa tygodnie później nagle się rozstali? Trochę. wygląda to dziwnie, wiecie. Super im się układa, wrzucają masę fotek razem, ciągle pokazują, że są ze sobą, sobą szczęśliwie, po czym po dwóch tygodniach znikąd nagle spada informacja, że się rozstali. Czemu? Chciałabym wiedzieć czemu. Ja sama od samego początku wiem, że to jest ustawka, że to jest wszystko zaplanowane. Samo to rozstanie już było planowane kilka miesięcy wcześniej, o czym pisałam wam na blogu i podlinkuję wam ten post również w opisie. Więc wszystko idzie po prostu zgodnie z planem. Jestem pewna, że ich team teraz też już zaplanował jakieś wywiady i występy, gdzie będą wspominać o tym rozstaniu i będą to nakręcać jeszcze bardziej. I zauważyłam też, że masa fanów również zorientowała się, że jest to ustawka, z czego jestem właściwie całkiem zadowolona, bo. Zazwyczaj fani nie widzą tego, że coś jest ustawką, nie widzą, że coś jest specjalnie wciskane po to, żeby oni mogli się tym jarać i to sprzedawać i to promować. Także jestem w szoku, że aż tyle osób zauważyło, że jest to ustawiony związek i nie chodzi tylko o celebrytów, ale właśnie też samych fanów tej pary. A powodem całego tego pr było zdobycie promocji. Lepsza sprzedaż albumów i dodatkowo pozbycie się plotek o byciu homoseksualnym, bo jak wiecie, od jakiegoś. od właściwie początku kariery Shona pojawiały się plotki o tym, że jest y, homoseksualny, a jego młodsze fanki zapewne żyją w przeświadczeniu, że kiedyś wyjdą za niego za mąż i że będzie w nich zakochany, więc gdyby dowiedziały się, że faktycznie jest innej orientacji seksualnej, to pewnie by się załamały, a Kamila bardzo dobrze pomogła mu ukryć te plotki, bo teraz już po prostu ich nie będzie. Wiecie, dwuletni związek z kobietą raczej wyklucza te informacje. Ja jeszcze dwa lata temu dodałam wam na YouTubie filmik yy, z wszystkimi dowodami na to, dlaczego są ustawką, więc również podlinkuję wam to w opisie. I zajrzyjcie sobie tam w opis, przez, zerknijcie wszystkie posty i filmiki. I dajcie mi znać w komentarzach, co tak naprawdę myślicie. Czy według Was byli ustawką, czy może dalej jesteście, utrzymujecie wersję, że są prawdziwym związkiem. Chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. I nie zapomnijcie dać mi znać też, co myślicie o tym, żeby wrzucać moje podcasty również na Spotify. Moglibyście sobie wtedy wybierać, czy chcecie ich słuchać na YouTubie, czy też na przykład na Spotify. Jak stwierdzicie, że to dobry pomysł, to bardzo możliwe, że na dniach się za to wezmę. I dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcję pod filmikiem. I widzimy się następnym razem. Następnym razem.